Powoli wychodzimy na prostą w naszych pozycjach. Zobaczmy, gdzie to nas zaprowadzi. Nimzowicz. O, dama C2 to się powinno grać chyba. O, dobra, zbijmy do zewnątrz. Wygrajmy C5. Tak, jakieś dziwne ustawienie. Dobra, ten skoczek jest tak samo słaby jak ten goniec. Takie fajne przesuwanie na czarnych polach. Może tu powinienem skoczka ustawić. Może ciągle tutaj powinienem go ustawić. No, zagrajmy na E2. Czemu nie? To miała być roszada. Postawimy króla na H2. Stracimy trochę ruchów, ale okej, niech będzie. Fajne pole się zwolniło. Trzeba je brać. Fajne pola trzeba brać. Ok, wchodzimy królem. Teoretycznie bezpieczne miejsce. Jakieś tutaj widzę F-ki chce wrócić nam gość. Spróbujmy mu zniszczyć centrum w międzyczasie. To wcale nie są F-ki. A... Dobra, nie skomentuję tego ruchu. Za szybko zagrałem. Zdecydowanie za szybko. Trzeba to zjeść. Dobra, słabość. Bronimy. Musimy szybko tutaj pobronić figurek, bo nas zjedzą zaraz. Zjedzą nas strasznie. Atakujemy gońca. Próbujemy go tutaj wyrzucić od nas jakoś. Mamy parę gońców, więc może uda nam się to jakoś przeżyć. Wcale nie mam pewności, że to H4 było takie fajne. Dobra, zjedzmy tutaj. Jak hetman C5, to goniec B4. Szukamy jakiś kontr. Bo bez kontr tutaj zostaniemy zniszczeni. To szach. Możemy zaatakować piona. A i tak zjemy tego. Okej. Okay. Spoko, całkiem fajnie wyszło. Pion więcej teraz, czyli pamiętajcie, 3 minuty nie poddajemy się. Wydaje mi się, że jakichś strasznych poświęceń nie może tutaj zrobić. Goniec całkiem spoko stoi. Piano na B7 będziemy podważać. Widzę, jakieś mocne figurki stają, ale i tak będziemy go podważać. Wyrzucimy wieżę z pola D7. Albo i nie wyrzucimy. O, patrz, z tego gońca tak sobie przekładam. Spryciarz jeden się znalazł. Cofnijmy. No może na F1 było lepiej. I zagrajmy. Może. Może bierzemy na B2. Bronimy pola F, atakujemy pole B, atakujemy pole E. Wydaje mi się być to całkiem rozsądne. To może popchnijmy. Bijemy i wrzucamy nasze figurki. Nie grozi nam na F2 w tym momencie. Przez chwilkę chociaż.
A tu mamy jakiś pewnie atak. Na pewno możemy wymienić hetmany. Mamy więcej czasu, więc wcale nie musieliśmy tego robić. Ale wymiana hetmanów w takich pozycjach zawsze jest odpowiednim wyjściem. Okej, bronimy. Ulepszamy gońca, szach. Ulepszamy króla. Teraz wieżę ulepszymy. Wieżę ulepszymy. Świetnie, zagrajmy jeszcze jedną partię z gościem.